Znaczy wraz z decyzją stosownych władz o tym, że pochówek generała Jaruzelskiego odbędzie się na wojskowych powązkach, zrozumiałem, że jesteśmy w PRL bis, witamy w PRL bis. Trzecia RP to Wielka Ściema. To jest PRL bis, który broni głównych postaci reżimu komunistycznego. Okazuje się, że tuż obok grobu polskich bohaterów, którzy ginęli za świętą polską sprawę, spocznie człowiek, który swoją karierę zawdzięcza w całości patronatowi sowieckiemu. Jak wiemy, nie było bardziej zaufanego wojskowego w wojsku, tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, bardziej zaufanego człowieka od generała Jaruzelskiego. Stąd nieprzypadkowo bardzo szybko rozwijała się jego kariera. Już jako 30-parolatek był generałem. Był przygotowywany do najwyższych funkcji w państwie i w najtrudniejszym dla komunizmu w Polsce nad Wisłą czasie skupił w swoich rękach najważniejsze funkcje państwowe. Był przewodniczącym Rady Państwa, pierwszym sekretarzem KCPZPR, premierem, ministrem obrony narodowej. Był dyktatorem, który brutalnie zamordował nadzieję, którą wyrażało 10 milionów Polaków należących do Solidarności. Jak mówią historycy, wprowadzenie stanu wojennego, bo stoję tutaj z portretem księdza Stanisława Suchowolca, to nie jest bezpośrednio ofiara stanu wojennego, ale efektów rządów w czasie stanu wojennego, siepaczy komunistycznych i skrytobójców spod znaku SB i Milicji Obywatelskiej. Stan wojenny nie tylko, że zamordował tę nadzieję 10 milionów ludzi, nie tylko, że doprowadził do śmierci prawdopodobnie kilkuset osób, a mówi się, dokumentowano ponad 100 takich przypadków, a prawdopodobnie było ich znacznie więcej, ale przede wszystkim dokonał ogromnego podziału w polskim społeczeństwie, dokonał właśnie pogrzebania tych wielkich nadziei, które wiązały się ze słowem Solidarność. Spowodował, że na 10 lat Polska stała się skansenem reżimu hunty wojskowej, która działała z pobudek komunistycznych, tylko po to, aby chronić władzę komunistów w Polsce. Taka postać, która jest symbolem tej władzy, dzisiaj ma być pochowana na Powązkach. Myślę, że każdy, kto ma sumienie, musi się wewnętrznie przeciwko takiej decyzji władz buntować. Jest wielkim chichotem historii, że na czele obecnie państwa polskiego stoi kilku historyków, którzy za to odpowiadają. To są historycy z Bożej łaski, marni magistrzy, chyba musieli robić coś zupełnie innego niż studiować historię w czasie swoich zajęć na uniwersytetach. Chyba, że po prostu tak ściśle są powiązani z PRL-em, że muszą teraz złożyć mu hołd. I nie zmieni faktu tego bilansu III RP 25-lecia najbardziej kwiecista przemowa pana prezydenta Komorowskiego 4 czerwca. Nie zmieni tego zastęp Bóg wie jakich postaci zwiezionych z całego świata na ten 4 czerwca, bo prawdziwe święto tak zwanej wolności 25 lat III RP odbywa się dzisiaj. To jest właśnie wymowny symbol tego 25-lecia. Tak się podsumowuje ćwierćwiecze, mianowicie w taki sposób, że przez ćwierć wieku żaden komunistyczny morderca, żaden czynownik komunistyczny nie spotkał się ze sprawiedliwością. Sądy III RP były kompletnie bezsilne, bezwładne, prawdopodobnie obezwładnione z zewnątrz, nie mogły dokonać osądzenia tych zbrodniarzy. Dzisiaj ich mocodawca najwyższy, pierwszy sekretarz KC, tak jak powiedziałem, premier PRL-u, minister obrony narodowej, absolutny dyktator, przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, dostanie miejsce na najbardziej symbolicznym polskim cmentarzu, na którym leżą bohaterowie. On z całą pewnością takim bohaterem nie jest. Jest postacią, która wpisuje się w szeregi najczarniejszych postaci naszej historii. Zdrajców, tych, którzy się sprzeniewierzyli Polsce, sprzeniewierzyli polskiej historii, sprzeniewierzyli swoim przodkom. Pułkownik Lech Kowalski, historyk Wojskowego Instytutu Historycznego w książce Generał ze skazą, przedstawił skrupulatnie biografię generała Jaruzelskiego. Społeczeństwo nie ma pojęcia,
Jakimi metodami generał Jaruzelski dochodził do władzy? Kto go na tę funkcję najwyższą w państwie namaścił? A ta książka, o której mówię, wyjawia te szczegóły. Był to, tak jak powiedziałem na wstępie, najwierniejszy sługa sowiecki w Polsce, któremu władze Związku Sowieckiego przyznały najwyższe odznaczenie ówczesnych czasów, czyli Order Lenina Platynowy. Dzisiaj taka postać... Dwukrotnie, tak jest. Od Putina dostał 3 ordery. Dzisiaj taka postać po uroczystych przemówieniach byłych prezydentów PRL-BIS, czyli III RP, zostanie tutaj uroczyście złożona. Urnę będą nieść prawdopodobnie oficerowie Wojska Polskiego, które odwołuje się do tradycji niepodległościowych. Jak widzę, w białych koszulach, świątecznie wyprasowanych, białych jak śnieg, w galowych mundurach, w błyszczących oficerkach. To skandal, to straszne. To jest najczarniejszy dzień, bodajże czy nie najczarniejszy dzień w dziejach tejże właśnie III RP. To jest... całej formacji politycznej i całego systemu, który on tworzył, firmował, za który był odpowiedzialny. I ci żywi, którzy przyszli tu jego czcić w tej chwili, oni mają złotego cielca. Oni nam pokazują, że to jest ich bóstwo i śmieją się z nas po prostu, że nawet cmentarz po Wąskowskim mogą nam ukraść. Tu niedaleko są przecież te jamy cmentarne, gdzie wrzucali osoby pomordowane. Na to nie ma pieniędzy. A na to, żeby taki pogrzeb się odbywał w takiej bizantyjskiej oprawie ze wszystkimi ich honorami, to jeszcze musimy pamiętać, że my za to zapłacimy. To nie rodzina płaci, nie Ludowe Wojsko Polskie płaci, tylko to płacimy my. Oni z nas ściągają pieniądze na to, żeby godnie jeszcze się nawet tu pokazywać. Od samego początku w Polsce Ludowej on był zawsze po drugiej stronie i to był jego wybór. On nie był nigdy do niczego zmuszony. Nigdy. Natomiast najgorsze jest jeszcze w tym wszystkim to, o czym ludzie nie wiedzą, że jak się rozpoczął stan wojenny, Wojciech Jaruzelski przywrócił do służby morderców i zbrodniarzy z informacji wojskowej, nawet tych zdegradowanych, wyrzuconych z Ludowego Wojska i często skazanych na kary więzienia. On ich awansował, przywracał do służby, widocznie byli mu tacy ludzie potrzebni. Ta osoba powinna być zdegradowana do funkcji szeregowca za to, co uczynił w Polsce i za swą wierną i długoletnią służbę dla Rosji Sowieckiej, dla Związku Radzieckiego. To on od swych najmłodszych lat przyczyniał się do dyskryminacji, osadzania w więzieniach i skazywania na kary śmierci polskich patriotów, których denuncjował, będąc w wojsku, pracując w wojskowych służbach informacyjnych jako Wolski. Pseudonim Wolski. Pamiętam, byłem w wojsku w 1964 roku. Wtedy był Marian Spychalski szefem MON-u. Po kilku latach nadszedł przewodniczący zarządu głównego politycznego Wojska Polskiego, pan Jaruzelski. Młody generał, który bez skrupułów uczestniczył w wypadkach gdańskich w 70 roku. To był mord. To był mord. Oczywiście, masakra. Wcześniej brał udział w pacyfikacji Czechosłowacji. I to są jego zasługi. Później przez czystki w wojsku, później lata 80., 76. rok cały czas awansował i wykonywał polecenia Moskwy. Wprowadzenie stanu wojennego i zdławienie wysiłku Polaków i entuzjazmu to jest też jego największa zasługa dla ojczyzny rosyjskiej, dla Moskwy. On cofnął Polskę o kilkadziesiąt lat, spowodował eksodów młodych ludzi za granicę.
pozbawił Polaków nadziei. A jak widać tu na portretach, przypominamy tylko, że za jego pozwoleniem zamordowano kilkaset osób, młodych księży, urzędników, wojskowych, studentów, tych, którzy mieli nadzieję na poprawę, uwierzyli, że chcieć to móc. Zdławił to, co było w Polsce najpiękniejsze, czym żyła cała Europa i cały świat. Duch wolności Polski, który rozprzestrzenił się na wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej. To jest jego zasługą to, że Polska dzisiaj jest w takim stanie, jak jest. Że komunizm święci triumfy. Że patriotyzm się nie liczy. Że księża, kościół są pogardzani i Polacy są dyskryminowani we własnym kraju. Prowadziłem strajk okupacyjny, gdzie zatrzymałem przez 3 dni wszystkie te reżimowe gazety wtedy. Trybuny Ludu, Żołnierza Wolności, Standard Młody. Rozbijali sklepy. Standard Młody, Głos Pracy, te wszystkie gazety przez 3 dni nie wychodziły w ogóle, nie wychodziła prasa PRL-owska. Za to mnie internowali między innymi. Pańskiego internowania, jak długo pan był dokładnie? Od 12 do 1 maja. Na 1 maja mnie wypuścili. Broniła mnie pani mecenas Milewska. Wyrzucono mnie z pracy. Nie pracowałem, bo byłem nieodpowiednim człowiekiem. Jak pan wspomina ten okres, mroczny okres stanu wojennego? No straszne to było. Pamiętam, jak mnie suką wieźli na Białołękę, gdzie... O, to jest bardzo istotne, jak zachowywał się pan Michnik na Białołęce, jaki był zdenerwowany, że go zabrano stamtąd, spod jego drzwi, w alei, Sucha zdaje się, on tam mieszkał. I był wściekły, kopał w drzwi na Białołęce tej głównej celi, gdzie nas tam zwieźli, że on miał piękną dziewczynę i nie dali mu jej, krzyczał po prostu, no, z nią. Tak trochę było. Więcej o pańskich losach. Nie mógł pan znaleźć pracy. No ja wyjechałem. W 87 wyjechałem z Polski. I myślałem, że jak okrągły stół będzie, to byłem na azylu w Niemczech, po okrągłym stole wrócę do wolnej Polski. No, niestety dzisiaj jestem dalej bez pracy. Nikt mi nie chce w niczym pomóc. Nie mam środków na życie. No to jest pewien rodzaj zbiorowej schizofrenii, bo z jednej strony władze III Rzeczpospolitej nagradzają bohaterów, żołnierzy wyklętych, działaczy Solidarności, którzy siedzieli w więzieniu, a z drugiej strony obdarzani są honorami ich oprawcy. To jest... Jakie my przesłanie młodemu pokoleniu wysyłamy? Mamy jednoznaczne stanowisko w stosunku do Targowiczan, a z drugiej strony nie widzimy podobieństw wręcz do Targowicy Jaruzelskiego. Człowieka, który... W tej chwili to już są tylko emocje, bo historia jest znana, dokumenty są dostępne, książki zostały napisane, filmy zostały zrobione. Wiadomo, że był namiestnikiem Moskwy i z patriotyzmem polskim niewiele miał wspólnego. Nic nie miał wspólnego.
jaki sposób tłumaczysz sobie tą postawę polskich władz? W zasadzie nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Nie umiem tego wytłumaczyć, że można za jednym zamachem nagradzać najwyższymi orderami ludzi, którzy o wolność walczą, ludzi, którzy za wolność i za niepodległość Polski oddali życie. Mówię tutaj o rodzinach żołnierzy wyklętych, które dostały za swoich przodków te wysokie nagrody, a z drugiej strony nagradzać najwyższymi honorami człowieka, który służył i walczył z żołnierzami wyklętymi, prześladował działaczy Solidarności, działaczy niepodległościowych, którzy o wolną Polskę walczyli. To tylko świadczy o bałaganie, który jest w ich głowach, prawda? W ich głowach, że to robią. No ja nie mogę tego inaczej wytłumaczyć. Nie przekłada się to na naród. Popatrz, ile osób tutaj jest za pochówkiem generała również. Oni są za swoimi życiorysami. To są ludzie, którzy temu systemowi służyli, w tym systemie doskonale się mieli i oni tłumaczą walcem historii, również swoje życiorysy i dlatego bronią tego pochówku. Chociaż gdyby... Przepraszam. Przepraszam. Bo mi zdepczą. Tak, tak. Bronią pochówku. Bronią tego pochówku, bo bronią swoich życiorysów. Nie przyjmują do wiadomości, że ten człowiek jest odpowiedzialny za śmierć robotników na Wybrzeżu, że ten człowiek jest odpowiedzialny za śmierć żołnierzy wyklętych na Podlasiu, że ten człowiek jest odpowiedzialny za śmierć, ludzi podczas stanu wojennego i oczywiście za masakrę w Czechosłowacji, za czystki. Oni nie chcą przyjąć tego do wiadomości. No i co zrobić? No, musi wymrzeć może pokolenie i następne będzie umiało racjonalnie ocenić dokonania generała. No. Proszę, panie przewodniczący. 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 Proszę, panie przewodniczący.